Proszę Państwa, mam przyjemność zaprezentować Państwu produkt z kolekcji Rice & Sen firmy Texana. Produkt ten łączy w sobie walor użytkowy z walorem zdrowotnym. Surowiec oraz technologia zastosowana do produkcji tego wyrobu sprawiła, że stał się on produktem leczniczym i sprzyja leczeniu w takich schorzeniach jak choroby krążenia, reumatyzm, astma na tle alergicznym, jak również bezsenność i stres. Dlaczego produkt ten posiada tak niezwykłe właściwości? Otóż tajemnica tego kompletu tkwi w surowcu. Jest to wełna, ale nie wełna zwykła suga, jaką otrzymać możemy w supermarketach czy w sklepach sprzedaży detalicznej. Jest to szlachetna, selekcjonowana wełna merynosa australijskiego typu nowozelandzki. Proszę Państwa, wełna tej owcy wykształciła w wyniku ewolucji pewne specyficzne właściwości. Otóż reaguje ona na zmianę temperatury, wilgotności oraz zmianę ciśnienia. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że właściwości te dzięki specyficznej technologii zostały zachowane w tym właśnie produkcie. Cicho. Czy wiecie Państwo, że człowiek przesypia średnio 6 godzin w ciągu doby, 7,5 dnia w ciągu miesiąca i 3 miesiące w ciągu roku? Okazuje się, że przesypiamy średnio 1/3 część swojego życia. I co najgorsze, wielu z nas robi to byle jak. O ile przykładamy wagę do otaczania się luksusem w dzień, dostarczania sobie na dzień różnego rodzaju komfortu, wygody, chociażby elementarnych zasad czy potrzeb, o tyle na noc niewiele nam, wydaje się, jest potrzebne. Do niewielu rzeczy przykładamy wagę. Proszę Państwa, dlaczego ta część życia jest taka ważna? Okazuje się, że od pewnego czasu, konkretnie od 1979 roku, zajmuje się tym medycyna snu. Jest to nowa gałąź medycyny, której zadaniem jest badanie wpływu snu na życie człowieka. I otóż okazuje się, że nasz organizm, jak się powszechnie wydaje, jest to mniemanie błędne, wyłącza się w nocy. To znaczy zasypiamy i nic się kompletnie nie dzieje. Śpimy. Otóż nieprawda. Nasz organizm pracuje bardzo ciężko przez całą noc. A szczególnie najcięższą fazą snu jest faza snu głębokiego i faza REM. Otóż w fazie snu głębokiego dochodzi do odnowy biologicznej organizmu. To znaczy dochodzi do procesów rehabilitacji, rekonwalescencji i odbudowy sił nadwątlonych przez czynności w dzień. Poza tym zwiększa się wydalanie testosteronu, czyli hormonu wzrostu, czyli po prostu rośniemy również w ciągu nocy. Jest to ważne, często okazuje się, że młode osoby z różnych przyczyn nie rosną. Okazuje się, że jest to wynik złych warunków snu. Druga sprawa. Faza REM. W tej fazie dochodzi do procesów, skomplikowanych procesów zapamiętywania i szeregowania wiadomości zdobywanych w dzień. Inaczej mówiąc, jest to proces zapamiętywania. Ten proces również odbywa się w nocy. Jeżeli teraz zakłócimy warunki snu, nie ma możliwości, aby prawidłowo się po ciężkim dniu odnowić, czyli budzimy się zmęczeni, budzimy się rozdrażnieni, niewypoczęci, senni, czyli nasze zdrowie fizyczne jest tutaj na minusie, że tak powiem. Natomiast jeżeli jest zachwiana faza REM, nie możemy ze spokojem poszeregować wiadomości w dzień. Mamy chaos myślowy, stres, goń myślową, nie możemy się skupić. Jest to ważne dla osób, które prowadzą pracę umysłową. Po prostu wyniki ich pracy są coraz to gorsze. I to wszystko jest wynik źle zaplanowanej, źle przeprowadzonej 1/3 części naszego życia. Aby ta część była prawidłowo przez Państwa spożytkowana, zużytkowana, miała prawidłowy przebieg, zajmujemy się tym. Znaczy nasza firma zadba o 1/3 naszego życia i sprawi, że poczujecie się lepiej.
Wiele osób już skorzystało z naszych porad. Myślę, że Państwo również chętnie zabierzecie stosować. Czy zdarza się Państwu, że macie kłopoty z zasypianiem, że budzicie niewypoczęci, macie kłopoty z poceniem się w nocy, albo też trudności z koncentracją w dzień? Otóż okazuje się, że znane są przyczyny tych zaburzeń i można sobie pomóc. Otóż okazuje się, że duża część tych zaburzeń znajduje swoje źródło w nieprawidłowym śnie, w nieprawidłowych warunkach snu. Proszę Państwa, należy wiedzieć kilka rzeczy. Prawidłowa regeneracja organizmu podczas snu uzależniona jest od stopnia dotlenienia organizmu. Jest to jedna rzecz. Człowiek dla prawidłowego dotlenienia organizmu powinien mieć możliwość oddychania całą powierzchnią ciała, nie tylko ustami. Dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Dlatego, że tradycyjne pościele, czyli pościele z puchu, z anilany, z różnych tworzyw sztucznych, są nieprzepuszczalne dla powietrza, czyli, jak to określa fizyka, są izolatorami. Co jest z tym wiąże? Nie ma możliwości dotlenienia. Śpiąc pod izolatorem, czyli pod puchem, pod aniraną, nie ma możliwości dotlenienia. Co się z tym wiąże? Otóż niedotlenienie organizmu jest przyczyną zaburzeń krążenia. Proszę Państwa, jest taka smutna statystyka. Między 3 a 5 nad ranem w Polsce zdarza się bardzo duża liczba zawałów, zwłaszcza u mężczyzn. Co się okazuje? Rodzina zdziwiona przyjeżdża, lekarz mówi, niewydolność układu krążenia. A jeszcze wczoraj nasz najbliższy pracował na działce, jeszcze tryskał zdrowiem i nagle zawał. Jak to możliwe? Proszę Państwa, okazuje się, że jest to jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest właśnie spanie pod izolatorem. Krew śpiących pod izolatorem jest nieodtleniona, to znaczy zagęszcza się, wolniej płynie, nie ma możliwości dokrwienia organizmu, dotlenienia organizmu. Pierwszym symptomem zaburzenia krążenia związanego ze snem pod izolatorem są zimne stopy. Odczuwamy mrowienie w stopy, mamy ciągle zimne w stopy, później zimne ręce, później czoło i próbujemy się dogrzać, jakiś dodatkowy piecyk, jakiś termofor, coś jeszcze. Okazuje się, że nic to nie daje. Dlaczego? Dlatego, że przyczyna jest czymś innym. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest właśnie sen pod izolatorem. Proszę Państwa, czy można z tym walczyć? Otóż, proszę Państwa, okazuje się, że można. Jest potwierdzona przez lekarzy, specjalistów recepta na te problemy. Na problemy z krążeniem. Otóż jest to właśnie ten komplet. Rehabilitacyjno-leczniczy komplet pościelowy firmy Texana. Kolekcja Rajski Sen. I kolejna sprawa. Reumatyzm. Czy wiecie Państwo, że reumatyzm jest wynikiem tragicznej pomyłki układu odpornościowego własnego organizmu? Czy wiecie, że jest efektem ataku organizmu na własne zdrowie tkanki? Mało tego. Okazuje się, że reumatyzm nie jest schorzeniem dziedzicznym. Poza tym nie jest nieuchronnym skutkiem starzenia się. Jaki z tego płynie wniosek? Otóż nikt nie musi zachorować na reumatyzm. Nikt nie musi mieć dolegliwości związanych z reumatyzmem. Każdy może się przed tym ochronić. Proszę Państwa, jak to zrobić? Dlaczego dzieje się tak, że wiele osób, mimo tego, że wcale nie trzeba chorować na reumatyzm, choruje? Otóż przyjęło się uważać, jest to nieprawda, że reumatyzm jest wynikiem warunków, jakich przeżywa się przez całe życie. To znaczy wilgotne ściany, to znaczy zimno, to znaczy różnego typu grzyby na ścianach itd., itd. Ale okazuje się, i tak jest statystyka medyczna, że istnieje cała grupa osób, które żyły w warunkach wręcz cieplarnianych, a mimo to zachorowały na reumatyzm. Dlaczego? Proszę Państwa, okazuje się, że znów winę ponoszą tradycyjne pościele. Tradycyjne pościele, czyli pościele z puchu i anilany.
pod którymi śpi 95% Polaków. Dlaczego? Otóż śpiąc pod izolatorem, przegrzewamy się. Organizm niedotleniony przegrzewa się, pocimy się, musimy się odkrywać. Sprzyja to zwiększeniu, obniżeniu odporności na infekcję. Dlaczego mówię o infekcjach? Raz, że tak jak już mówiliśmy, odporność na infekcję nabiera się w fazie snu głębokiego. To jest jedna sprawa. Druga, śpiąc pod izolatorem, tracimy odporność na infekcję. A trzecia, i dla wielu osób jest to nowość, reumatyzm jest wynikiem infekcji. Choroba reumatyczna jest wynikiem infekcji. Konkretnie jest wywołana przez szczep Lacefield A bakterii Streptococcus. Mamy tutaj na obrazku. Proszę Państwa, co więc zrobić, żeby nie zachorować? Otóż przede wszystkim zwiększać odporność na infekcję. Odżywianie, prawidłowy tryb życia i prawidłowe warunki snu. Prawidłowe warunki snu zwiększają odporność na infekcję, zmniejszają pocenie, zmniejszają ryzyko odkrywania się w nocy, zwiększają odporność na choroby, zmniejszają możliwość zapadnięcia na reumatyzm. Proszę Państwa, choroba reumatyczna, zwłaszcza gorączka reumatyczna, jest bardzo niebezpieczna. Może ona prowadzić do wystąpienia wad serca. Tego nie można bagatelizować. Oprócz tego należy wiedzieć, że w leczeniu gorączki reumatycznej pierwszym elementem, pierwszym etapem leczenia jest leżenie w łóżku. Później podaje się leki. Terapia ciepłym. Terapia dogrzaniem, a nie przegrzaniem. Terapia dotlenieniem, czyli dożywieniem organizmu, oddzieleniem organizmu. Terapia zwiększeniem odporności na infekcję. I to wszystko możecie Państwo znaleźć w naszych komputerach. Dlaczego? Dlatego, że są one w pełni przepuszczalne dla powietrza. Dlaczego? Mówiłem. Wełna merynosa posiada pewną specyficzną cechę. Reaguje na zmianę wilgotności, temperatury i ciśnienia. To znaczy, zależnie od warunków, w jakich znajdzie się śpiący, jaka będzie temperatura jego ciała na wilgocenie, tak zachowa się nam ta wierzchnia część kompletu. Otworzy się albo zamknie, przepuści powietrze albo zatrzyma, odprowadzi nadmiar ciepła, albo ten nadmiar ciepła zostanie tutaj utrzymany. Także, proszę Państwa, komplety te nazywane są komplotami antyreumatycznymi. I to rzeczywiście działa. I znów wracamy do paru słów na temat tradycyjnej pościeli. Czy wiecie Państwo, że w 1 mm sześciennym tradycyjnej pościeli puchowej, czy pościeli zanilanej, czy z tworzywa sztucznego, może naraz przebywać od 2 do 4 roztoczyn. Takich pajęczaków. Co się dzieje dalej? W sprzyjających warunkach populacja roztoczy wzrasta 2,5 tysiąca razy w ciągu tygodnia. Czym one się żywią? Żywią się puchem, żywią się odpadkami, które w różny sposób znajdują się w naszej pościeli. Przede wszystkim jednak żywią się naszym naskórkiem. 1 gram naszego naskórka może wyżywić 100 tysięcy takich żyjątek. 100 tysięcy. Dlaczego podaję tę liczbę? Otóż przeprowadzono badania i okazało się, że jeden pajęczak w ciągu 4 miesięcy produkuje ilość odchodów 200 razy przekraczającą masę jego ciała. Taką ilość odchodów. Co się dzieje? Jeżeli mamy w tradycyjnej pościeli puchowej całą gromadkę takiej roztoczy, po roku, półtora z tej pościeli nie pozostaje wiele. Staje się mniej sprężysta, staje się lejąca, staje się ciężka. Dlaczego? Dlatego, że puch zostaje tam przetworzony przez roztocza. One tam się zaczynają gromadzić, rozmnażać, wydalać. Robi się nam z tego nieprzyjemna zupełnie sprawa.
czy nam to czymś grozi. Gdyby nie było to groźne, można by sobie tutaj pozwolić na to. One są niewidoczne gołym okiem. Na paznokciu raptem zebrałoby się kilka tysięcy, tak żebyśmy normalnie ich nie zobaczymy. Także krzywdy nam nie uczynią. Natomiast ich odchody są bardzo groźnym alergenem. Zwłaszcza białko zawarte w tych odchodach. Jest ono najczęstszą przyczyną alergii i postępującej za nią astmy atopowej, astmy oskrzelowej u dzieci. U dorosłych również. Cóż więc zrobić? Otóż okazuje się, że jest powstała broń, która potrafi zwalczyć te pajęczynki. Jest to zawarta w tych kompletach, w kompletach firmy Texana lanolina. Lanolina jest naturalną wydzieliną gruczołów łojowych owcy. Ma ona właściwości bakteriobójcze. Co to powoduje? Nie ma możliwości, aby w takiej pościeli zagnieździły się, rozwijały, czy chociażby przebywały roztocza, pajęczaki czy bakterie gnilne. Nie ma możliwości, żeby zjadały tą pościel. Dlatego, że zapach lanoliny działa na nich odstraszająco, mimo tego zabójczy. Więc nie mamy tutaj odchodów. Skoro nie ma odchodów, nie ma alergenów. Okazuje się więc, że warunki spania w tej pościeli są idealne dla alergików. Stąd też mówi się, że oprócz właściwości wspomagania leczenia chorób krążenia, oprócz właściwości antyreumatycznych, pościele firmy Texana mają właściwości antyalergiczne. Na koniec parę słów o rzeczy najważniejszej. O najważniejszym elemencie każdego kompletu sypialnego. Jest to poduszka. Tu widzicie Państwo poduszkę o kształcie tradycyjnym. Poduszka taka powoli, ale systematycznie wychodzi z użycia na całym świecie. Dlaczego? Jest to poduszka nieergonomiczna. To znaczy nie pozwala nam na wykorzystanie wszystkich możliwości naszego łóżka. To znaczy człowiek jest tak skonstruowany, że nie jest w stanie spać na środku tak dużej poduszki. Nie jest w stanie ułożyć głowy na środku tak dużej poduszki. Stąd kładziemy zwykle głowę tutaj. Ta część jest niewykorzystana. Mało tego, gdybyśmy nawet kładli głowę tutaj, w tym miejscu, tworzy nam się niekorzystny klin podparcia na tym obszarze. Nasz kark, nasza szyja narażona jest na zmiany, które mają niekorzystny wpływ na nasz układ kostny. Układ kostny karku jest tak zbudowany, że przebiega w nim rdzeń kręgowy. Jego wszelkie naruszenia, wszelkie dysproporcje, wszelkie jakieś tutaj przegięcia niekorzystne odbijają się tutaj niekorzystnie na naszym zdrowiu psychicznym. To znaczy jest to tak zwane siedlisko stresu. Właśnie w karku bilansują się nasze wszystkie przeżycia z dnia, wszelkie sprawy stresowe i tak dalej. Stąd często masaż karku jest najlepszy na sytuacje tutaj jakieś stresowe. Ta poduszka nie tylko, że o takim kształcie, nie tylko nie pozwala nam na prawidłowy odpoczynek, właśnie nie zniekształca nam ten czynnik kręgosłupa. Co za tym można zrobić? Niektóre osoby, mając poduszkę, na przykład tradycyjne puchowe, składa taką poduszkę. Mają poduszkę węższą, mogą sobie spać na jej środku, jednocześnie nie wytwarza się klin podparcia. Niektóre osoby śpią na tej części poduszki. A co się dzieje? Tworzą się równia pochyła. Znowu niekorzystne ułożenie szyi, znów rdzeń kręgowy jest tutaj w niewygodnej sytuacji. Co zatem wymyślono? Otóż specjaliści medycyny snu w krajach zachodnich otworzyli nową formę poduszki. Tą poduszkę należy powoli odstawić do lamusa. Jest to poduszka Eurotex.
ergonomiczny kształt. Można kłaść się na środku, nie tworzą się kliny podparcia. Poduszka nam się nie zwija, nie kładzie. Jest poduszką ortopedyczną. Ale sam kształt poduszki nie wystarcza. Tajemnicą naszej poduszki jest wkład. Takiego wkładu nie znajdziecie Państwo w tej chwili w Polsce. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem tego rodzaju poduszki. A cóż to takiego? Widzicie teraz. Jest to naturalny lateks brazylijski. Naturalny lateks brazylijski wytwarzany z kauczukowca brazylijskiego, praktycznie można powiedzieć w technologii kosmicznej przez firmę Dunlop. Jest to produkt naturalny, ale zachowuje się jak produkt rzeczywiście wykorzystywany w technologii, tak jak powiedziałem, kosmicznej. Składa się on z szeregu otworów. Te otwory służą do napowietrzania poduszki. Przez tą poduszkę możemy oddychać. To jest bardzo ważne dla alergików. Lateks i powłoka z merynosa nie pozwala na zagnieżenie się roztoczy. Znów plus dla alergika, ale przede wszystkim, proszę Państwa, odkształtność. Ta poduszka ma niezwykłą odkształtność punktową. Jest to wyłączna i tylko cecha lateksu. Żaden inny materiał nie posiada takiej właściwości. Lateks odkształca się punktowo i na tą odprężność producent daje 14 lat gwarancji. Co nam to daje? Proszę Państwa, kładąc głowę na takiej poduszce, uzyskujemy efekt gorsetowania. Głowa podparta jest ze wszystkich punktów, jak w gorsecie. To nie ma możliwości, żeby nam głowa zakładała w tą stronę, czy w tą, czy w tą. Ta poduszka monitoruje optymalne położenie naszej głowy. I to na całym odcinku swojej długości. Wszędzie mamy efekt gorsetowania. Jest to efekt ortopedyczny. Stąd, proszę Państwa, poduszka ta jest poduszką z atestem ortopedycznym i jest poduszką leczniczą. Biorąc pod uwagę właściwości tego produktu, jego jakość, jego zastosowanie, musimy uprzedzić naszych klientów przed zakupem produktów pirackich. Nasze produkty pojawiają się na rynku jako produkty podrobione. Dlatego zastosowaliśmy cały system kodowania, rozpoznawania naszego produktu. Pierwszym elementem jest metka. Metka jest haftowana i wyłącznie haftowana. Charakterystycznym elementem tej metki jest złocona nić. Nazwa firmy Texan A i nazwa kolekcji Rajski Sen. Artykuły pirackie mają najczęściej metkę wykonaną techniką sitodruku, czyli są drukowane. Drugi element, metka Woolmark. Również jest to metka haftowana, złocona, złota nić, przepis prania i bardzo ważna rzecz, ukryty tutaj numer. Jest to numer, pod jakim produkt ten znajduje się w centralnej ewidencji wyrobów Woolmark. Produkty pirackie mają najczęściej metkę również wykonaną techniką sitodruku. I kolejna sprawa. Jest to certyfikat autentyczności produktu z numerem identyfikacyjnym konkretnego produktu. Każdy element tego kompletu posiada własny certyfikat z własnym numerem. Ten certyfikat jest naklejką, ma formę naklejki. Jest ona naklejana na druk gwarancji, 5-letniej gwarancji firmy Texan A. Oprócz tego musicie Państwo wiedzieć, że nasze produkty
odprowadzane są wyłącznie przez licencjonowanych dystrybutorów firmy Texan A. Posiadają oni taką teczkę. W tej teczce znajdują się adresy biur głównych siedzib firmy. Znajdują się informacje na temat produktu i przede wszystkim to, co odróżnia naszego prezentera z oryginalnym towarem od produktów pirackich. Atesty i opinie lekarskie. Instytut Leków, szpitale, gdzie nasze komplety były przebadane, centra rehabilitacji, ośrodki zdrowia, o te elementy należy pytać osoby, które oferują w sprzedaży podobny komplet. Dlatego, że na rynku znajduje się masę podróbek. Oprócz tego, nasi prezenterzy wyposażeni są w te kolorowe elementy prezentacji. Państwo mieli okazję zapoznać się z nimi. To prawda, pobieżnie. Dokładnie można poznać przebieg prezentacji, treść prezentacji, wszystkie cechy towaru, właściwości, atesty, jak stosować, jak prać, jak użytkować, jak kupić wreszcie. Możecie się dowiedzieć tego, zamawiając bezpłatną prezentację firmy Texan A. I pamiętaj, prezenter przyjdzie z firmową teczką, będzie miał firmowe wizytówki, licencję prezentera i prezentację obrazkową, każdy obrazek ze znakiem firmy Texan. Produkty, haftowana metka, jedna sztuka, druga sztuka i certyfikat autentyczności. Teraz tak, ja muszę przećwiczyć, w jaki sposób ustawić mam mikrofony, już tylko technicznie czysto, nie? Dwa krzesełka jeszcze, nie? No krzesełka też dwa. I co, nie ma ludzi wyjść, jak nie wiem, nie wiem, czy mam przejść. No i tak tutaj robię, nie? A gitarą?